Witajcie, zacni ludzie. Spotykamy się dzisiaj tutaj w miejscu symbolicznym. Oczywiście jesteśmy w wanie niezgody. Aczkolwiek trochę to jest nieprawda, bo ten słynny van niezgody to był stary van, którego już nie mam. Ten jest trochę nowszy. To nie jest ten sam van po prostu, od którego się to wszystko zaczęło. Oczywiście zaczęło się nie od vana, ale ten film w vanie był, powiedzmy, jakimś tam symbolem, tak, że tak powiem. Więc z racji tego, że dzisiaj będę generalnie mówił o tych samych bądź o podobnych rzeczach co wtedy, no to jakież inne miejsce mogłem wybrać do tego, jak nie właśnie vana. Więc mimo tego, że mógłbym to nagrywać w cieplutkim mieszkaniu, to postanowiłem jednak zrobić to w taki bardziej oryginalny sposób. Ale do rzeczy. Słuchajcie, po ostatnim live'ie, gdzie pewne rzeczy zostały powiedziane, oczywiście mam tutaj na myśli głównie rozmowę z Tomkiem Levelwordem. Kto oglądał, ten wie, kto nie, to niech sobie zobaczy, bo oczywiście macie ochotę i czas, do niczego nie namawiam. Pomyślałem sobie, że warto by było takie po prostu, powiedzmy, refleksji mnie naszło, że chyba jednak warto byłoby pewne rzeczy sobie wyjaśnić, ustalić tak w taki, może powiedzmy, bardzo, bardzo spokojny i banalnie prosty sposób w tej nierozstrzygniętej, jak się okazuje, sprawie, czyli powiedzmy, dlaczego przedmioty spadają. Zostawmy jakieś tam osobiste wycieczki sobie gdzieś tam odsuńmy na bok, bo to oczywiście absolutnie do niczego dobrego nie doprowadzi, więc sobie darujmy tam jakieś pobudki egoistyczne i to, czy tam ktoś lubi, czy nie lubi. Ale podejdźmy do sprawy obiektywnie, jak najbardziej się tylko da oczywiście. Pomijmy jakieś tam niepotrzebne niesnaski i tak dalej, bo to nie jest istotne w tym momencie, co się komu wydaje, kto co tam sobie myśli. Weźmy, spróbujmy sobie dzisiaj omówić pewne fakty. Przede wszystkim zajmijmy się tym, co możemy udowodnić sobie sami, bo to o to chodzi. Nie musimy oczywiście wierzyć nikomu, nie musimy się odwoływać do jakichś tam różnych twierdzeń, teorii, nie wiadomo kogo. Możemy sobie, moim zdaniem oczywiście, sami do czegoś dojść, sami sobie wytłumaczyć pewne rzeczy dotyczące tego zagadnienia siły, przyspieszenia, oddziaływania i tych takich różnych innych rzeczy, gęstości, kolumny gęstości i tak dalej. Więc ja sobie postanowiłem tak dzisiaj na spokojnie po prostu swoje stanowisko w tej sprawie wam tutaj naświetlić, bez jakichś tam niepotrzebnych wycieczek osobistych czy jakichś takich rzeczy. Zajmijmy się tym, co jest istotne. Niech to będzie jak najbardziej obiektywne, prawda? Uważam, że byłoby to dużą stratą czasu, jeżeli bym wskazywał na różne definicje, i jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś, to idźcie tam, czy idźcie tam. Wiecie, to nie ja i nie ten kanał. My to zrobimy po prostu tak banalnie, najprościej jak się da, wręcz na poziomie dziecinnym. A wiecie dlaczego? Bo uważam, że tak trzeba to zrobić. I nie dlatego, że traktuję kogoś jak debila, który nie rozumie niczego, tylko uważam, że wtedy wszyscy, może wszyscy, czy jakaś tam większość, czy nie wiem, ktoś, kto ma dalej jakieś wątpliwości, to
nie będzie ich miał. A zawsze możecie oczywiście sobie skorzystać z tego, żeby sobie iść coś tam sprawdzić gdzieś. Przecież w internecie macie wszystko, jest mnóstwo różnych artykułów, różnych filmów, jak działają pewne zjawiska i co się dzieje, nie? No, naprawdę trzeba o tym mówić, no nie trzeba o tym mówić, no. Więc tak, problem jest, problem istnieje cały czas. Ja oczywiście nie wiem, dlaczego ten problem istnieje. Z jakichś tam przyczyn spotykamy się tutaj, każdy gdzieś jest w innym miejscu. Nie każdy sobie wszystko dobrze przemyślał. Nie każdy doszedł do jakichś tam wniosków. No ale co najważniejsze, to nie każdy potrafi obserwować tą rzeczywistość i nie każdy potrafi wyciągnąć jakieś racjonalne wnioski z tego, co się dzieje i jak działa świat wokół niego. To jest trochę, jest troszeczkę smutne i każdemu chce się to robić. Ludzie wolą trzymać się sztywno jakichś tam swoich poglądów, wierzeń. Tylko nie wiem po co. No jeżeli prawda jest taka, a nie inna, no to niech sobie jest. No. Słuchajcie, rzeczywistość jest obiektywna. Ona jest taka, jaka jest. Zjawiska, które w niej występują, działają w taki, a nie w inny sposób. I teraz tylko zależy od nas, czy my poprawnie to wszystko zinterpretujemy i zrozumiemy i będziemy wiedzieli, na czym te zjawiska polegają. To tylko zależy od tego. Rzeczywistość prezentuje nam się w taki, a nie w inny sposób. I to od nas tylko zależy, czy my ją zrozumiemy, prawda? A to, co się komuś wydaje, to nie jest istotne w tym momencie. To, że komuś nie pasuje, nie pasują wnioski, jakie może wyciągnąć z obserwacji rzeczywistości, to nie jest istotne w tym momencie, bo fakty pozostaną faktami i prawda na temat kształtu Ziemi, czy na temat tego, dlaczego obiekty spadają, czy się unoszą, jest jedna i ona się nie zmieni. A to, czy my sobie będziemy to tłumaczyć na 10 różnych sposobów, stosując przy tym jakąś specjalną gimnastykę umysłową, to nie ma znaczenia, naprawdę. Nie ma znaczenia. Rzeczywistość jest taka, jaka jest i koniec. No ale dobrze. Zacznijmy od kwestii eksperymentu. Eksperymentu z kolumną gęstości. Tam też prawdopodobnie nieporozumienie jakieś wyniknęło z tego powodu niepotrzebne. Eksperyment był wykonany przeze mnie w celu oczywiście odtworzenia tego, co było pokazane w samolocie 0G. Taki był cel tego eksperymentu, żeby zobaczyć, czy da się takie coś osiągnąć, żeby zobaczyć, czy da się wyłączyć tą, powiedzmy, siłę tak zwaną, tak? Czy powtórzę ten eksperyment? Czy zrzucę tą kolumnę gęstości z mostu? Nie wiem. Zobaczymy. Może to zrobię. Pojawia się tu oczywiście kwestia oporu powietrza, która może tutaj utrudnić osiągnięcie tego założonego efektu. Ale uważam, że sam w sobie jest dosyć ciekawy. Napisałem zresztą w opisie, być może nie każdy czytał, że ten eksperyment nie ma na celu niczego udowodnić. Nie jest też oczywiście eksperymentem naukowym. I tak należałoby to traktować, więc myślę, że nie ma powodu, żeby się w jakiś tam sposób naginać, napinać i próbować, nie wiem, o coś mnie tam posądzać. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No. Następna kwestia to już jest kwestia tego całego zamieszania. To jest kwestia najważniejsza i najtrudniejsza zarazem do omówienia. Jest to bardzo ciężko omówić i wyjaśnić,
bo jest to temat bardzo złożony i nie dlatego, że to, co się dzieje, dlaczego obiekty spadają, jest bardzo złożone. To akurat nie jest jakoś bardzo złożone. Wiadomo, coś podniesiesz, to spadnie, nie? Sprawa prosta. Złożone jest to, jak dużo narosło różnych interpretacji tego zjawiska. I tu jest cały problem teraz. Szczególnie jeżeli dochodzi do tego kształt Ziemi, no to jest to, powiedzmy, gdzieś tam nierozłącznie związane z tym. Dlaczego jest związane? No, ktoś powie, co ma kształt Ziemi do spadania obiektów. No, w takiej, powiedzmy, prostej skali, czy też w najprostszym tłumaczeniu, nie ma absolutnie nic, bo kształt Ziemi to jest osobna sprawa. Dlaczego spadają obiekty, to jest inna sprawa. No, ale okazuje się, że jak sobie zaczniemy to wszystko dość szczegółowo badać, to okaże się, że raczej jest to kluczowe. Jest pewna zależność między tym, jak wygląda, jaki kształt ma Ziemia, a dlaczego obiekty spadają, czy co się w ogóle z nimi dzieje, czy może jakieś inne zachodzi tam zjawisko. Więc to jest ze sobą powiązane. Sprawa jest złożona, tak jak mówię. Nie da się tego jednym tchem wszystkiego powiedzieć. Oczywiście można, ale ja przypuszczam, że gdybym na przykład ja to teraz zrobił, powiedział, co o tym myślę, powiedział, ja widzę to tak i tak, i sprawę zakończył, no to się znowu będzie dalej ciągnąć. Aczkolwiek po tym filmie i tak pewnie będzie się to z jakichś powodów dalej gdzieś tam ciągnąć, no ale wtedy pytanie, dlaczego musi się to ciągnąć dalej, nie? Przecież sobie to możemy wszystko sami zbadać i ja do tego będę teraz gorąco zachęcał, żeby samemu sobie pewne rzeczy przetestować i przemyśleć, nie? Żeby nie uciekać się od razu do jakichś tam gotowców, albo wskazać na jakiś tam filmik, albo wskazać na jakieś tam coś i już wiemy, jak się to dzieje. Ja uważam, że sami możemy to przetestować i sami możemy dojść do ciekawych wniosków. No, ale cóż, do rzeczy. Oficjalna nauka, oczywiście te wszystkie rzeczy ma już sklasyfikowane, opisane i no i to jakoś tam działa, prawda? Więc w czym jest problem, ktoś by powiedział? Choćby problem jest jeden, który wygenerował tak naprawdę chyba to wszystko, co jest, chyba całą tą dyskusję, to jest to, że nie wiadomo, czym jest grawitacja. I czym jest grawitacja? Nie wiadomo, dlaczego w ogóle się tak dzieje, według oficjalnej nauki teraz, że powstaje jakaś siła, która przyciąga do siebie obiekty posiadające masę. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak? Dlaczego się to dzieje w ogóle? Jaka jest przyczyna tego, że obiekt posiadający masę w ogóle wchodzi w interakcję z innym obiektem posiadającym masę? Dlaczego tak w ogóle miałoby się dziać, nie? Więc stąd ta cała dyskusja. Znaczy, ja teraz nie mówię, że ta wersja jest prawdziwą wersją, tylko mówię o tym, że podejrzewam, że stąd się bierze cały problem, że grawitacja jako słowo to niewiele nam mówi, bo grawitacja to jest z łaciny gravitas, czyli ciężkość, ciężar, nie? Tak naprawdę w uproszczonym tłumaczeniu no to jest to, ale okazuje się, że to jest coś więcej, że zostało to rozbudowane bardzo mocno na przełomie historii, do której nie mam zamiaru nawet odsyłać, bo to sami możecie zrobić. Ja nie chcę mówić teraz o rzeczach, które są w internecie dostępne, czy też w bibliotece, czy też w szkole. Chcę mówić o rzeczach, które są tu i teraz, które sami możemy, do których sami możemy dojść poprzez nasze zaangażowanie i wydedukowanie sobie pewnych rzeczy, nie? Więc grawitacja, słowo jest oczywiście powszechnie znane, powszechnie używane. Z grawitacją, oprócz tego, że to jest najzwyczajniej mówiąc ciężar, wiąże się takie pojęcie jak siła, wiąże się też takie pojęcie jak przyspieszenie, stała grawitacyjna, zakrzywienie czasoprzestrzeni, co jest już w ogóle kwestią dopiero dyskusyjną, nie?
ale ja myślę, że w zakrzywienie czasoprzestrzeni wchodzić nie będziemy, z racji tego, że uważam, jest to po prostu kwestia taka, powiedziałbym, niedyskusyjna, bo czym jest zakrzywienie czasoprzestrzeni? Oczywiście jest to postulat Einsteina, który rzekomo został udowodniony w taki sposób, że opracowano opis matematyczny tego zjawiska, zaobserwowano później coś gdzieś tam w kosmosie, no i okazało się, że to pasuje i uznano, że coś takiego jak zakrzywienie czasoprzestrzeni występuje, aczkolwiek no, jest to coś, co według mnie zawsze było i będzie konstruktem myślowym. Jest to coś niefizyczne, niematerialne. To, że można to opisać matematycznie, to nie znaczy, że to w rzeczywistości istnieje. Aczkolwiek, wiem, że są artykuły, które na przykład mówią o tym, że zmierzono to też na Ziemi. Było to zrobione za pomocą zegara atomowego, zbudowanego ze 100 tysięcy atomów strontu, taki pierwiastek. Ten zegar był w stanie zmierzyć różnicę w odległości 1 mm od Ziemi, różnicę w upływie czasu, nie? Więc, no ale to jest takie wszystko, no mówię poważnie, taki artykuł czytałem, nie wiem, nic więcej o tym doświadczeniu, ale coś takiego rzekomo zostało zmierzone. No ale generalnie zakrzywienie czasoprzestrzeni jako przyczyna przyciągania się mas, czy tam zmierzania mas ku sobie, no ja uważam, że to jest na dzień dzisiejszy sprawa tak kuriozalna, powiedziałbym, taka powiedziałbym abstrakcyjna, bo mimo, że mówię, opis matematyczny tego jest i to rzekomo ten opis matematyczny jest zgodny z obserwacjami, szczególnie tymi, co się dzieje tam nad nami, gdzieś tam daleko, daleko w kosmosie, to ja bym raczej skłaniał się ku temu, żeby sobie to zostawić i się zająć trochę tą newtonowską kwestią grawitacji. Więc myślę, że raczej to jest, o tym warto by było troszeczkę więcej powiedzieć. Tak, będę się powtarzał, bo mówiłem już dużo razy i dużo materiałów na ten temat, ale dzisiaj troszeczkę inaczej chciałbym do tego podejść. Po prostu zacznijmy od początku, nie? Grawitacja. Czym ona tak naprawdę jest? Czy ona w ogóle jest? Czy ona istnieje? Ciężko stwierdzić, prawda? Ciężko powiedzieć, czy istnieje coś, czego nie widać, nie? Nie możemy w żaden sposób się odnieść do niczego. No, jedyne, co wiemy, to, że zachodzi jakaś sytuacja w rzeczywistości, kiedy obiekty o różnej masie spadają na Ziemię, a na przykład niektóre, tak jak balonik z helem, unoszą się, czy też jakieś, powiedzmy, lekkie tworzywo, nie wiem, styropian na przykład, zanurzony w wodzie, wypływa od razu na powierzchnię. To oczywiście się kłania Archimedes i wyporność, no ale znowu, to sobie możecie znaleźć wszędzie, prawda? Więc ja nie chcę w żaden sposób kompromitować się tutaj przed wami i rzucać jakimiś formułkami, które zostały gdzieś tam przez kogoś ustalone. To, czy one działają, czy nie, to sobie do tego dojdziemy, ale dojdziemy do tego w taki dziecinny sposób, dobra? Tak bardzo, bardzo prosto, dokładnie, szczegółowo sobie wyjaśniając. No więc mamy jakieś zjawisko. Mamy powtarzające się zjawisko. Ciało, obiekt spada. Balon z helem się unosi. No, słyszałem różne odpowiedzi. No oczywiście powszechna odpowiedź jest taka. Bierzesz obiekt, spada grawitacja, dziękuję, do widzenia, a resztę sobie sprawdź w podręczniku. Więc mamy jakieś zjawisko, powiedzmy, tak? I na to, myślę, możemy się zgodzić. Aczkolwiek, no, mamy sytuację oczywiście, że ktoś powie, grawitacja, wszystko jest zmierzone, wyliczone, tysiące, miliony ludzi o tym wiedzą, o czym ta dyskusja? No okazuje się, że jest dyskusja, czyli prawdopodobnie jest coś na rzeczy. No teraz sprawdźmy, czy naprawdę jest coś na rzeczy. No więc, co się dzieje?
czy naprawdę z tego powodu, że obiekt opuszczony na Ziemię spada, wynika, że Ziemia przyciągnęła ten obiekt. Absolutnie nie. Nie wynika to z tego. Więc no skąd to przyciąganie się w ogóle wzięło? Przyciąganie jest postulatem Newtona, który opracował w ogóle no, całą mechanikę klasyczną, można powiedzieć, całą dynamikę ruchu. No i między innymi właśnie to nieszczęsne przyciąganie się opracował Newton. Skąd on wziął to przyciąganie? To też jest bardzo ciekawe, jak poprzez upuszczenie czegoś na Ziemię można dojść do wniosku, że masy się przyciągają, nie? Newton opracował zasady dynamiki, które oczywiście mają swoje zastosowanie i po prostu działają, nie? Tylko skąd on wziął to przyciąganie, to szczerze powiedziawszy nie wiem, ale pojawia się następny jegomość, który nazywa się Henry Cavendish i okazuje się, że Henry Cavendish w swojej szopie konstruuje wagę skręceń. Znowuż możecie sobie zobaczyć, aczkolwiek ja przypuszczam, że w trakcie tego filmu ja będę wrzucał gdzieś tutaj albo tutaj, zobaczymy podczas edycji, przebitki, gdzie to, o czym mówię, będzie gdzieś tam ilustrowane, to może tak będzie troszeczkę lepsze. Także w trakcie mojego mówienia będą się pokazywały koło mojej głowy jakieś pewnie przebitki. Mamy wagę skręceń Cavendisha. No i na czym to polega? No polega to na tym, że ta waga skręceń ma udowodnić, że masy się przyciągają. No, czyli Newton miałby rację, czy Cavendish pokazuje nam poprzez wagę skręceń, że masy się przyciągają. Aczkolwiek pokazują się tutaj pewne kontrowersje. Wychodzi na to, że waga skręceń służyła nie tylko do racji pokazania tego przyciągania, ale także do pomiaru elektryczności statycznej. No, jak to tam naprawdę było, to się pewnie nigdy nie dowiemy, ale taki instrument został zaprojektowany kiedyś. Mało tego, te instrumenty, te ustrojstwa zwane wagą skręceń Cavendisha, te eksperymenty są odtwarzane. Prawdopodobnie to wszystko działa. No i to rzekomo miałoby udowadniać to, że masy się przyciągają, że Newton miał rację, a ten jego postulat o tym, że między dowolną parą ciał posiadających masę pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej środki ich mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. No mamy taki postulat, mamy takie twierdzenie i jest ono powszechnie używane i w środowiskach naukowych no, zaakceptowane, jest masę podręczników, no nikt po prostu z tym nie dyskutuje, że coś takiego jest. Także masy się przyciągają, a to, że obiekt spada na Ziemię, jest spowodowane tym, że Ziemia jako właśnie obiekt o ogromnej masie przyciąga. Mało tego, ten cały eksperyment Cavendisha oprócz tego, że miał udowodnić przyciąganie się mas, Cavendish rzekomo obliczył masę Ziemi. Powstała też oczywiście stała grawitacyjna. Tak to mniej więcej wygląda od tej strony, więc teraz co my możemy zrobić, żeby przekonać się, czy tak naprawdę jest w rzeczywistości? No, możemy sobie stwierdzić tak, zbudujemy wagę skręceń, zobaczymy, że faktycznie coś się tam dzieje, no ale czy to będzie oznaczać, że obiekty spadające na Ziemię to jest dokładnie to, co nam pokazuje waga skręceń? No, chyba nie do końca jest to uczciwe podejście do rzeczy, bo to, że się przyciągają jakieś tam ołowiane kule czy inne obiekty, nie do końca chyba rozwiązuje sprawę spadania obiektów na Ziemię. No ale obiekty dalej spadają, coś się dzieje. Mało tego, okazuje się, że te obiekty spadają na Ziemię z określonym przyspieszeniem. A co to znaczy? To znaczy, że przy powierzchni Ziemi jest pewne stałe przyspieszenie, mniej więcej, czyli 9,81 metra na sekundę do kwadratu. I z takim przyspieszeniem te obiekty spadają. Pytanie, czy ja to zmierzyłem? Nie mierzyłem tego. Biorę to w tej chwili jako pewnik. Aczkolwiek jest bardzo, bardzo dużo powiedzmy dokumentacji na ten temat, że zostało to zmierzone. Ja chyba znam dwie możliwości pomiarowe. Wahadło matematyczne i jest oczywiście
możliwość pomiaru tego w najprostszy sposób, czyli zmierzenie czasu obiektu, podstawienie pod wzór i wtedy jesteśmy w stanie sobie to zmierzyć, aczkolwiek to doświadczenie, żeby było jak najbardziej miarodajne, musiało być oczywiście zrobione w komorze próżniowej, no bo opór powietrza mógłby tutaj odegrać jakąś tam rolę w dokładności, prawda, tego pomiaru, no powietrze będzie hamowało, więc dokładność pomiaru tego przyspieszenia może nie być dobra, więc obiekty spadają z jakimś tam przyspieszeniem, które jest stałe, jak się okazuje. Jest to przyspieszenie ziemskie tak zwane, jest to jakiś tam termin, który jest stosowany. Ja nie będę teraz się kłócił, czy faktycznie to przyspieszenie ma taką wartość czy inną, ale coś musi być na rzeczy, skoro na przykład jest to traktowane jako tak zwane 1G, jako pewna jednostka i jest to używane przez na przykład przez lotnictwo szczególnie militarne, czyli ta jednostka jest używana, kiedy testuje się loty myśliwcami, gdzie dochodzi do dużych przeciążeń. I tutaj słowo przeciążenie też bardzo ważne, bo przyspieszenie jest bardzo mocno związane z przeciążeniem, że coś ciąży, prawda, przeciąża. O co chodzi w tym wszystkim? O to chodzi, że to całe nieporozumienie wynika z tego, że to sprawa jest bardzo złożona, że to spadanie przedmiotów z określonym przyspieszeniem jest bardzo mocno powiązane z jakimś ruchem i z jakąś siłą, która może wpływać na to przyspieszenie. Dlatego na przykład w lotnictwie, też pewnie w przebitkach gdzieś tu widzicie, są stosowane, są budowane takie, projektowane i budowane specjalne symulatory, w których przyszli, czy też obecni piloci myśliwców trenują wytrzymywanie, poddawane ich ciało jest wytrzymywaniu przeciążeń, które dochodzą do nawet 8, 9 czy też 10G, chyba nawet takie coś, czy tam nawet więcej, chociaż więcej to chyba nie. No i o co chodzi z tymi wartościami 8-10G, no to jest oczywiście wielokrotność przyspieszenia ziemskiego, czyli tego 981. I co się wtedy dzieje? Po co ja w ogóle o tym mówię? Po to, żeby pewną rzecz tutaj, na pewną rzecz zwrócić uwagę, że to przyspieszenie sprawia, że zwiększanie tego przyspieszenia sprawia, że na ciało działają ogromne siły. To znaczy działa właściwie kilka sił, to akurat w tych symulatorach, to pewnie jak widzicie, jest to taka wirówka, chociaż nie wiem jaki filmik wam wstawiłem. Działa też siła środkowa i tak dalej. Chodzi o to, że ciało jest poddawane pewnemu przeciążeniu. Gdybyśmy zastosowali możliwość jakąś pomiaru, okazałoby się, że na przykład w przyspieszeniu 1G, czyli w tym ziemskim, człowiek waży 80 kg i waży tutaj też jest takim słowem, które też trzeba sobie wyjaśnić, a jeżeli poddamy to ciało człowieka, używając takiego symulatora czy jakiegoś innego urządzenia, poddamy większemu przyspieszeniu, to okaże się, że to ciało będzie ważyć dużo więcej. Jak to jest możliwe? No właśnie jest to możliwe dlatego, że musi być jakaś przyczyna, która decyduje o tym, jaką wartość pokazuje waga, że ciało nasze, czy też obiekty różne ważą, mają pewną wagę, która jest ściśle związana z tym przyspieszeniem. Zwiększając przyspieszenie, zwiększamy wagę. A waga to ciężar. A ciężar to gravitas, czyli grawitacja. Stąd się biorą pewne nieporozumienia. Ja wiem, że to teraz tłumaczę w taki bardzo podstawowy, prymitywny sposób, ale uważam, że w taki sposób to trzeba wytłumaczyć. No, ja to mówię w taki sposób, bo tak, ja niczego nie tłumaczę, ja po prostu to mówię tak, jak ja to wszystko rozumiem. Więc wiemy, że jakieś przyspieszenie tutaj ma coś do rzeczy, prawda? Więc to, że coś wypuścimy z ręki i to spadnie, to nie jest tylko kwestia
kwestia, nie wiem, magii czy wiary, tylko to jest powiązane z jakimś przyspieszeniem. To, dlaczego się to dzieje w ogóle, że tak się dzieje, no to jest właśnie kwestia sporna, tak? No, oficjalna nauka oczywiście tłumaczy, że Ziemia przyciąga obiekty mające masę w myśl newtonowskiego postulatu, tak? No, a teraz my szukamy alternatyw i czy one mogą działać, prawda? Czy jednak nie? No, ale od tego raczej nie uciekniemy, że jakiś czynnik o tym decyduje. Pojawia się kolejna kwestia, już tą kwestię przyspieszenia mam nadzieję, że jakoś sobie tam rozumiemy. Pojawia się kwestia teraz, na pewno tutaj chodząc po tych internetach sobie nieraz słyszycie, ale zaraz, przecież sprawa jest prosta. Coś jest cięższe, to spada, coś jest lżejsze, to się unosi na przykład. No, tylko tak jak wam przed chwilą powiedziałem, ciężar to nie jest jakaś magiczna własność, ciężar to pewna siła. Ciężar to przyspieszenie, nie? Bo możecie sobie to też sami sprawdzić, ja to tutaj na kanale robiłem. Kwestia wagi. Waga, nie? Normalna tam elektroniczna, powiedzmy. Wartość na wadze bierze się stąd, że waga mierzy pewien nacisk, siłę nacisku. A ten nacisk możemy zwiększyć, zwiększając siłę. Bądź też działając z większym przyspieszeniem. Prawda? Możemy zwiększyć siłę nacisku, używając do tego mięśni lub na przykład używając magnesów, tak jak pokazywałem też ostatnio. To tylko po to wszystko było pokazywane, żeby zrozumieć istotę tego, prawda? Że bez tej siły tutaj jest bardzo ciężko uciec, nie? No ja to tak widzę, może tak nie jest. Musi być jakaś siła, jakiś czynnik, prawda? I mało tego, ta siła, o której cały czas mówimy, czy ten czynnik, okazuje się działać w ściśle określony sposób, w tym przypadku tutaj na Ziemi. Ja teraz nie mówię o rzeczach jakichś tam niedostępnych dla nas, tylko tutaj działa w określonym kierunku i wektorze. Ten kierunek jest prostopadły do powierzchni Ziemi. Prawda? Nie na boki. No a zwrot wektora zależy oczywiście od tego, czy mówimy o, nie wiem, kulce ołowianej przykładowo, wtedy będziemy mieli tą strzałkę wektora skierowaną w dół, zwrot będzie w dół, albo mówimy o balonie z helmem, będzie w górę, ale zawsze to będzie prostopadle do powierzchni Ziemi, prawda? Dlaczego tak się dzieje? No możemy oczywiście domyślać się, że chodzi o to, że jest to ściśle powiązane właśnie z relacją między Ziemią, a powiedzmy niebem, nie? Z tym, że czy niebo ma tutaj coś do rzeczy? Nie wiem. Może ma, może nie ma. Nie dzieje się to na boki. No i przez to, że nie dzieje się to na boki, bardzo szybko możemy dojść do wniosku, że nie może być to spowodowane samym obiektem, tylko musi właśnie coś na ten obiekt działać, co jest ściśle powiązane z tym kierunkiem prostopadłym do powierzchni Ziemi, nie? A ciężar, jeszcze raz podkreślę, ciężar, ciężkość, grawitacja to też nie jest własność obiektu, tylko jest to związane ściśle z siłą, jaka działa na dany obiekt. Zresztą ja to pokazywałem w tym eksperymencie z wagą, kręciłem wiadrem. Używałem wtedy siły odśrodkowej, która działała na wiaderko, a tym samym na wagę. I waga, mimo że nie miała że nie było na niej żadnego przedmiotu, waga zaczynała pokazywać jakąś wartość. Okazywało się, że sama siła odśrodkowa po prostu sprawia, że waga zaczyna się uginać. Ten cały mechanizm zaczyna coś mierzyć. Więc ten mechanizm musi mierzyć siłę. Nie może mierzyć czegoś innego. Więc jeżeli mechanizm mierzy siłę, jeżeli waga mierzy siłę, to w momencie, kiedy kładziemy na wagę jakiś obiekt, ona też musi mierzyć siłę. Prawda? Czyli ten obiekt jest siłą? No ten obiekt nie jest siłą, obiekt jest obiektem, obiekt jest po prostu czymś tam, opowiedzmy sobie. Ale waga musi nam pokazywać w tym momencie siłę działającą na ten obiekt, prawda? A okazuje się, że ta siła zależy od przyspieszenia. Bo jeżeli zwiększymy przyspieszenie, czego są dowodem właśnie, na przykład, oczywiście dowodów jest więcej, jest kwestia myśliwców i tego, jak na przykład testują piloci, gdzie zwiększając wartość G, zwiększamy wartość przyspieszenia, więc zwiększamy wartość tej siły. I obawiam się, że tutaj w tym momencie, no nie wiem, ciężko jest
wyjaśnić to w jakiś inny sposób, czyli uciec się do jakichś tam, no nie, nie akceptujemy, że tak jest, walić to, nie, wcale tak się nie dzieje, szukamy innego rozwiązania, nie? No ale jak z tego uciekniesz, jak z tego wybrniesz w ogóle? W jaki sposób chcesz uciec z tego, że zwiększając przyspieszenie, zwiększając siłę, zwiększasz tym samym wagę, zwiększasz ciężar. Nie zwiększysz ciężaru w inny sposób, chyba że dodasz do obiektu, do przedmiotu, który mierzysz, ważysz, dodasz troszeczkę więcej masy do niego. Dodasz tej substancji więcej troszeczkę, tak? Ta wartość wtedy wzrasta. Mamy na wadze obiekt, waży 10 gramów. Nie zwiększamy przyspieszenia, nie używamy innej, żadnej siły, nie dociskamy. Obiekt ma stałą wartość, na wadze jest jakaś tam pokazana. Okazuje się, że dodamy do tej wartości troszeczkę więcej masy do tego obiektu, obiekt zaczyna ważyć więcej. Dlaczego? Czyżbyśmy dodali więcej siły? Nie, nie dodaliśmy więcej siły, ale obiekt pokazuje nam więcej. Czyli coś, czy ta siła na ten obiekt dalej musi działać, ale się ona zwiększyła. A dlaczego się zwiększyła? No bo zwiększyliśmy ilość tej masy. Czyżby Newton miał rację? Dodajemy troszeczkę więcej masy i mamy... Co? Mamy większą wartość tej siły, o której mówił Newton. Dlaczego się tak dzieje? Widzicie właśnie ten moment, kiedy możemy w taki bardzo banalny, prosty sposób dojść do pewnych wniosków. No i powiedzcie teraz, w którym momencie ja się pomyliłem, albo w którym momencie w tym moim przydługim, przynudnym opowiadaniu starałem się coś zmanipulować. No ja uważam, że w żadnym momencie. To, o czym wam opowiadam, to jest kwestia, którą obserwujemy i doświadczamy. No chyba, że wy tego nie doświadczacie. Nigdy nie mieliście do czynienia z wagą, z przeciążeniem. Nie wiecie, co to jest przyspieszenie. W ogóle to, no to wtedy tak. To wtedy tutaj na tym etapie do niczego nie dojdziemy. No ale okazuje się, że coś jest na rzeczy. Po dodaniu masy, po zwiększeniu ilości tej masy, zwiększa się siła. A jak zwiększa się siła, to co? To zwiększa się wartość na wadze, ponieważ waga, jak już ustaliliśmy sobie, mierzy nam tą siłę, no siłę nacisku. Ale mierzy jakąś siłę, prawda? No i w magiczny sposób jesteśmy już tutaj. Nie nagrywamy dalej z vana, ponieważ karta pamięci się zapełniła. A po drugie, trochę zacząłem już marznąć, to może nawet i lepiej. Więc będziemy kontynuować już sobie stąd. No dobra, wróćmy do tematu. Coś tam sobie powiedzmy ustaliliśmy, że zwiększamy masę, zwiększa się ta siła, tak. No tak by jakoś, jakiś to ma powiedzmy sens. No ale przecież o tym mówi oficjalna nauka, tak. Więc w czym jest tak naprawdę problem? No problem pojawia się właśnie w tym, że nie każdy akceptuje ten model z różnych względów. No dobra, to co teraz możemy wymyślić, co będzie spełniało pewne warunki, będzie zgodne z tym, co obserwujemy w rzeczywistości? Jaki może być inny powód, oprócz tego, że zwiększając masę, zwiększa się siła, albo zwiększając siłę, zwiększa się wtedy ten docisk na wadze, powiedzmy, wartość na wadze, nie? No i przede wszystkim, skąd ten kierunek prostopadły do powierzchni Ziemi? No i w tym momencie możemy zacząć mówić o różnych alternatywach do tego powszechnie panującego modelu, prawda, newtonowskiego. No nie będziemy już, mówię, tak jak mówiłem na początku, nie będziemy tutaj mieszali czasoprzestrzeni i tych innych wymysłów. Po prostu skupmy się na tym. No więc jakie mam alternatywy? Jeżeli nie dzieje się to, że masy się przyciągają, ale wiemy, że istnieje jakiś czynnik, istnieje jakaś, powiedzmy, siła i tak dalej, co się wtedy dzieje? Ja na przykład sobie to tak tłumaczę, że jeżeli to pierwsze nie działa, a nie ucieknę z siły i nie ucieknę z przyspieszenia, nie ucieknę z ruchu, który jest potrzebny, żeby generować na przykład jakąś wartość na wadze, no jest potrzebna mi siła, żeby mieć siłę jest potrzebny jakiś ruch, prawda? Jakieś działanie jest potrzebne. Moją alternatywą byłoby na przykład to, że Ziemia musiałaby generować przyspieszenie sama w sobie, ale nie w taki sposób, że przyciąga wszystko, bo przyciąganie to tak naprawdę też nie wiadomo
co to miałoby być. Jak nagle jakieś ciała, jakieś obiekty posiadające masę, tak, fizyczne obiekty, miałyby oddziaływać na inne obiekty. Jak to mogłoby się dziać, że na odległość jeden obiekt z drugim obiektem wchodzi w jakąś interakcję? Jest to dla mnie takie bardzo, bardzo zagadkowe i takie nie do końca ma to sens. Oczywiście w tym miejscu też należałoby powiedzieć, że może to nie mieć sensu, no ale na przykład magnesy, które też działają na odległość, wykazują coś takiego, więc to nie jest tak, że się takie rzeczy nie dzieją. To trzeba mieć na uwadze. Druga sprawa, w przypadku elektryczności statycznej, o której sobie troszeczkę więcej za chwilkę jeszcze powiemy, też dochodzi do czegoś takiego, że na przykład po naelektryzowaniu jakiegoś obiektu, no on wykazuje taką powiedzmy tendencję do oddziaływania na inny obiekt, dochodzi do przyciągania. Oczywiście tam powód tego jest troszeczkę inny. Chodzi o oddziaływanie na siebie wzajemne ładunków, prawda? No ale efekt też jest podobny, nie? No tylko tutaj jest kwestia taka, że ja jakoś bardzo dużą korelację właśnie widzę z tym przyspieszeniem, ruchem i tak dalej, żeby w ogóle taka siła mogła powstać. Więc moją alternatywą, jeżeli odrzuciłbym postulat newtonowski, to prawdopodobnie przyjąłbym alternatywę, jaką właśnie jest to, że to Ziemia musiałaby przyspieszać. No i w tym momencie, wow, co ja w ogóle gadam i tak dalej. Jakby to miało być? No słuchajcie, to brzmi może bardzo kuriozalnie, ale popatrzcie na to z tej strony, nie? Żeby osiągnąć efekt tak zwanego przyciągania, czy tak zwanego spadania, to mamy dwie opcje. To pod nami, czyli Ziemia w tym przypadku, jest nieruchome, opuszczony obiekt spada, ponieważ coś zadziałało, nie? To Ziemia oddziałuje na te przedmioty, generując tą siłę, albo Ziemia przyspiesza jako cały układ odniesienia, oczywiście, ze wszystkim, co tutaj dookoła nas jest, i przedmiot opuszczony na Ziemię, tak naprawdę Ziemia przyspiesza do góry i mamy takie wrażenie, prawda? Można by było taki efekt też osiągnąć. Jaki argument w ogóle za tym przemawia? No przede wszystkim taki, że gdyby Ziemia przyspieszała i wzrastałoby to przyspieszenie, to wzrastałby też ciężar, bo wzrastałaby też ta siła, prawda? Ponieważ sobie już to ustaliliśmy, że w miarę wzrostu przyspieszenia wzrasta ten ciężar, gravitas, nie, powiedzmy. Ale problem jest właśnie z tym wszystkim taki, że przyspieszenie musiałoby być stałe. A jak może coś przyspieszać, gdyby na przykład ta Ziemia przyspieszała i mieć stałe to przyspieszenie, nie? To by było troszeczkę niemożliwe, no bo w którymś momencie wzrastałaby prędkość tej Ziemi, która cały czas przyspiesza. No i ta prędkość by musiała wzrastać w nieskończoność i tak dalej. Ta kwestia, która jest hipotetyczną, jest w jakimś stopniu możliwa do wyobrażenia, no ale pojawia się trochę przeszkód właśnie w tej postaci. Od razu uprzedzam. Nikt by nie wiedział, czy to Ziemia przyspiesza, czy obiekty spadają, a Ziemia jest nieruchoma, bo będąc w tym samym układzie odniesienia, wcale byśmy tej różnicy w ogóle nie byli w stanie wyczuć, ponieważ też byśmy przyspieszali razem z tą Ziemią, prawda? Jaka jest jeszcze opcja z tym przyspieszaniem, z tym powiedzmy, z tym ruchem Ziemi do góry? Jest jeszcze taka opcja, że ta Ziemia nie przyspieszałaby, tylko uzyskałaby jakąś tam stałą prędkość i z taką prędkością by się poruszała. Z jednej strony wydaje mi się, że byłoby to możliwe, z drugiej strony mam spore wątpliwości i uważam, że bez przyspieszenia takiego efektu by się nie uzyskało. Kolejna rzecz, kolejne implikacje, jakie wynikają z takiego eksperymentu myślowego, no jest to, że gdzie ta Ziemia przyspiesza, gdzie ona tam sobie leci, nie? To jest takie pytanie. Na kto to wie, gdzie ona leci, tak? To tak samo można zadać pytanie, gdzie się Wszechświat rozszerza, tak? Skoro oficjalna nauka mówi, że Wszechświat się cały czas rozszerza, no to gdzie on się rozszerza, prawda? Kolejna rzecz, no jeżeli Ziemia przyspiesza, to co wtedy z energią? Skąd jest ta energia, nie? No to tak nie wiem, skąd by ta energia miała być, ale tak samo skąd jest energia na te wszystkie ruchy we Wszechświecie, które według oficjalnej nauki panują, prawda? Orbitowanie planet, galaktyk, to wszystko. Skąd na to energia, nie? Może z tego samego miejsca ta energia jest, na czym układ heliocentryczny się opiera, czyli nastąpiło jakieś wydarzenie, jakiś wybuch, no i od tego momentu to wszystko się kręci, ponieważ nie ma tam żadnych oporów, to nie potrzebuje dodatkowej energii, nie? Może też z tego samego powodu ta Ziemia miałaby tak podróżować sobie tam w nieskończoność, nie? No i jest jeszcze jedna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o ten powiedzmy model
ziemi poruszającej się do góry. No, co na przykład z dronem czy z helikopterem, prawda, który by sobie wisiał w powietrzu, no to ziemia wtedy by do niego się zbliżyła, rozbiłby się. No nie, pamiętajmy, że to jest jeden układ odniesienia, więc porusza się wszystko łącznie z powietrzem. Więc helikopter by się względem tej ziemi też poruszał, bo to było wszystko w jednym układzie odniesienia. Czego dowodem jest oczywiście taki eksperyment, który kiedyś wykonałem w wanie z balonem, prawda? Kiedy zaczynasz ruszać wanem, to balon zaczyna się przechylać w kierunku jazdy. Czyli wychodzi na to, że powietrze, które jest w tym wanie zamknięte, poprzez to, że tylna ściana wana się zaczęła poruszać, to powietrze zaczęło też napierać na ten balon, który zaczął się wychylać w stronę kierunku jazdy. Więc tutaj sprawa jest prosta. Z helikopterem prawdopodobnie zadziałałoby to tak samo, gdyby ta ziemia się poruszała faktycznie do góry. Czy w tym taki jeden układ odniesienia, no to powietrze też by się poruszało do góry, wszystko by się wtedy poruszało, no bo mówię jeszcze raz, to byłby jeden układ odniesienia. No ale to przyspieszenie, które musiałoby być generowane, no sprawiłoby, że ta Ziemia osiągałaby jakąś tam prędkość niebotyczną, no i to chyba nie miałoby racji bytu, nie? Kolejna sprawa, kolejna alternatywa to jest oczywiście nasza słynna gęstość, nie? Gęstość wzajemna, gęstość względna, która moim zdaniem nie ma racji bytu. Mówię nasza słynna, ponieważ no najczęściej się o tym mówi, najczęstsza alternatywa dla grawitacji, którą powiedzmy odrzucamy, no to wtedy gęstość, nie? Czyli tak, coś jest gęstsze, obiekt jest gęstszy niż medium otaczającego, no to ten obiekt wtedy spada, tak? A jak jest mniej gęsty od medium, no to wtedy się unosi, tak jak balon z helem, no i mamy sprawę wytłumaczoną. No ale tutaj się pojawia kluczowy problem. Gdyby to zależało od gęstości, to wtedy dlaczego tylko w kierunku prostopadłym do powierzchni Ziemi się odbywa taki ruch, nie? Tu mamy ten problem. A więc do tego byśmy musieli jeszcze dołożyć kwestię, no nie wiem, jakiejś inteligencji, która nadawałaby tym obiektom szczególne cechy. Te obiekty po prostu wiedziałyby, gdzie jest góra, gdzie dół i wiedziałyby, że tylko mogą się poruszać, w tym medium oczywiście, względem tego kierunku, prawda? Prostopadłego do powierzchni Ziemi. Więc sprawa gęstości tutaj nie może być przyczyną. Mało tego, ta wzajemna gęstość medium-obiekt jest po prostu tylko i wyłącznie efektem czegoś. Czego? No to próbujemy sobie teraz ustalić. Tej, powiedzmy, siły, czy tego oddziaływania, czy tego czynnika, czy czegokolwiek innego. No jakoś sobie to musimy ustalić. Więc to jest ta alternatywa, która raczej działać nie może. No ale przy czym warto powiedzieć, że były różne próby, różnych doświadczeń, gdzie na przykład słynne jajko z wodą, zasoloną wodą, miałoby w jakiś sposób udowadniać, że coś takiego się odbywa, czyli jajko w wodzie tonie, dosypujemy soli, zmienia się wtedy gęstość medium, czyli tej wody, no i jajko zaczyna się unosić. Ale to, moi drodzy, niestety nie jest przyczyna tego, co się dzieje, czyli przyczyna, jakiej szukamy, tylko to jest po prostu skutek, to jest efekt tego, że musi działać jakiś czynnik już wcześniej na to jajko, na tą wodę, a zmiana tego medium, czyli tej wody, poprzez wsypanie soli, sprawia tylko, że na to jajko działa siła wyporu. Ale siła wyporu, żeby w ogóle mogła zadziałać, musi być po prostu czymś uwarunkowana. No i w tym wypadku musi być ten czynnik, te nasze prostopadłe do powierzchni Ziemi coś, co decyduje o tym, czy to jajko będzie się poruszało, gdzie to jajko się będzie tak naprawdę poruszało, nie? Jeżeli chodzi o siłę wyporu, no to myślę, że prawa Archimedesa bardzo dobrze tę kwestię wyjaśniają. No i niestety tam też jest to nasze nieszczęsne G, z którego raczej nie uciekniemy. Więc ten czynnik nadrzędny, który decyduje o tym, co się będzie z danym ciałem działo, niestety, ale jest. No i właśnie przy tej gęstości, przy tej zmianie medium, warto też dodać, że znowu nie następuje żaden ruch w bok, tylko zawsze w tym kierunku prostopadłym do powierzchni Ziemi. Choćbyśmy tą wodę, nie wiem jak posolili, choćbyśmy nie wiem co z tym jajkiem zrobili, to jajko nie będzie się poruszało w innym kierunku niż w kierunku właśnie taki, prawda? Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest elektryczność statyczna, która może być czynnikiem, która może być właśnie alternatywą dla tej newtonowskiej grawitacji, nie? Brzmi to dosyć ciekawie, tylko
znowu brakuje mi tutaj konkretów troszeczkę, ponieważ wiemy dobrze, że elektryczność statyczna jest to sprawa raczej bezdyskusyjna. Wiemy dobrze, że każdy praktycznie przedmiot, każdy materialny, fizyczny przedmiot posiada jakiś tam ładunek elektryczny, tylko problem się pojawia w tym momencie, jeżeli mówimy o czymś stałym, jeżeli na przykład mówimy o stałym przyspieszeniu i to przyspieszenie, które ja traktuję jako pewnik, dla mnie jest wystarczająco dużo dowodów na to, że ja to przyjmuję jako pewnik, że te przyspieszenie, które zostało zmierzone, jest faktycznie takie, nie? Być może teraz wychodzę z presupozycji, że tak jest, ale dla mnie jest wystarczająco dużo dowodów na to, żeby po prostu wierzyć, że tak jest, że jest to 981, jest to przyspieszenie, no i ma to dla mnie sens. No i tu się pojawia problem, że elektryczność statyczna musiałaby działać w taki sposób, żeby cały czas te obiekty naładowane różnorodnie miały takie samo przyspieszenie, podczas gdy spadają, tak? Czy tam balon z helem się unosi, nie? Więc w tej kwestii jestem bardzo sceptyczny i za mało danych na ten temat jest dostępnych, jakby to w ogóle miało działać. Kolejna rzecz, mamy ładunki elektryczne w powietrzu, prawda? Powietrze też jest naładowane, tak? Mamy wyładowania w postaci burzy, więc tam się coś musi na pewno dziać. Na pewno ta elektryczność statyczna jest obecna i chyba tutaj z tym nie ma co dyskutować. No ale pamiętajmy, że wartości wzrastają w miarę wzrostu wysokości. Więc teraz pytanie, co z obiektem, który jest powiedzmy kilkanaście centymetrów nad ziemią umieszczony? I co z obiektem, który jest umieszczony kilkaset metrów nad ziemią? Czy one będą spadały, jeżeli je puścimy z innym przyspieszeniem, przez to, że ładunki, że wartość tego napięcia jest inna? Czy te obiekty, które miałyby się przyciągać, miałyby do siebie zmierzać poprzez elektryczność statyczną, a taki fenomen obserwujemy jak najbardziej, coś naelektryzujemy, no to się przyciąga. Druga sprawa, waga Cavendisha, właśnie warto o tym teraz wspomnieć, która rzekomo miała udowodnić, że masy się przyciągają, była też używana jako przyrząd do pomiaru właśnie sił elektrostatycznych. Nie? Więc może to o to chodziło, może to wszystko jest tutaj, to wszystko jest kluczem. Kluczem może jest elektryczność statyczna, prawda? Ja uważam to za mało prawdopodobne, no ale jestem otwarty na wszystkie możliwości, z czego ta akurat jest dla mnie dosyć taka, no nie do końca jestem przekonany. Kolejna rzecz to jest kwestia wibracji. Pod wpływem wibracji, tu gdzieś w przebitce pewnie wrzucę jakiś filmik w okienku, żebyście widzieli, pod wpływem wibracji może dojść do zjawiska podobnego do formowania się kolumny gęstości, nie? Tylko kwestia polega na tym, że te wibracje musiałyby też być w jakiś sposób powiązane znowu z tym przyspieszeniem, czyli poprzez wibracje musielibyśmy mieć jakąś stałą, nie wiem, siłę, no ciężko mi to nazwać, która by znowu powodowała ciągle ten efekt spadania z mierzonym stałym przyspieszeniem, tak? I tutaj obawiam się, że tutaj jest problem, bo to nie do końca może tak działać, nie? Widziałem parę materiałów, faktycznie, no można poprzez wibracje robić różne rzeczy z przedmiotami, ale czy to by miało odpowiadać temu, że obiekty spadają akurat w kierunku prostopadłym do powierzchni Ziemi, a baloniki z helem się unoszą? No ciężko by to było wytłumaczyć. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy tych alternatywach, to może wszystkiego po trochu, nie? To chyba już wcale nie dawałoby nam jakichś stałych właśnie obserwowanych zjawisk w codziennej rzeczywistości, czyli trochę elektryczności statycznej, trochę wibracji, trochę może czegoś jeszcze innego i wtedy mamy odpowiedź, dlaczego się tak dzieje, nie? Kolejna rzecz, o której możemy wspomnieć, też się to gdzieś tam nieraz pojawia, to jest kwestia właśnie energii, czyli podnosimy przedmiot do góry, wtedy jest wytwarzana energia kinetyczna. Już ten przedmiot osiągnie pewną wysokość, powiedzmy, energia kinetyczna zamienia się w potencjalną, czyli tą nagromadzoną. No i opuszczamy ten obiekt, wtedy jest znowu energia potencjalna osiąga minimum, no i energia kinetyczna jest wtedy uwalniana, tak? No, to też brzmi ciekawie, tylko
problem polega na tym, dlaczego w ogóle musiała zostać wytworzona jakaś energia, żeby ten obiekt podnieść, nie? To jest pytanie zasadnicze, nie? Ktoś zaraz powie, no bo ten obiekt jest ciężki, no to trzeba było użyć energii, no ale ustaliliśmy, coś jest ciężkie, dlatego że waży, a waga to siła. Ciężar jest zależny od siły. Oczywiście kwestia tej energii kinetycznej i potencjalnej, no jest jakąś tam alternatywą, no ale znowu wracamy właśnie do tej kwestii, dlaczego w ogóle musiała być jakaś energia wytworzona, żeby podnieść ten obiekt, powiedzmy kamień. No właśnie dlatego, że coś już musiało na ten kamień wcześniej działać, jakiś czynnik. Od siły niestety nie uciekniemy. Oczywiście możemy sobie nazywać pewne zjawiska siłą, możemy sobie nazywać jak chcemy, to nie ma znaczenia, ale od siły, istota problemu jest taka, że od siły nie uciekniemy. Jeżeli cokolwiek na tym świecie, w którym żyjemy, w tej fizycznej rzeczywistości, z którą obcujemy, chcemy zmienić, ruszyć, musimy użyć siły. Żeby doszło do jakiegoś ruchu, musimy zadziałać siłą. Łatwo jest wydedukować, że jeżeli coś ma spaść, czyli ma się poruszyć, w tym przypadku w kierunku Ziemi, no to musi zadziałać jakaś siła. Jeżeli kładziemy przedmiot na stole i chcemy, żeby ten przedmiot przesunął się w bok, no to musimy zadziałać siłą. Działamy siłą, siłą mięśni, przedmiot się porusza. No i tego raczej nie da się obejść. Pewne rzeczy są dla mnie bardziej oczywiste, a pewne rzeczy są dla mnie takie nie do końca jestem do nich przekonany, no i dlatego w taki sposób o tym powiedziałem. No i na tym myślę, żebyśmy mogli sobie skończyć tą kwestię tych alternatyw dla newtonowskiej grawitacji, a w tym miejscu warto by było taką kwestię najprostszą poruszyć, czyli właśnie tą kwestię logiki, jak w ogóle miałyby się zachowywać jakieś przedmioty, gdyby nie działała żadna siła, czy cokolwiek innego, nie? Pomijając już pierwszą zasadę dynamiki Newtona, która doskonale obrazuje to, co się dzieje, czyli jeżeli nie działamy żadną siłą, to obiekt pozostaje w spoczynku. Jeżeli jakaś siła na obiekt działa, to obiekt się porusza. No, jeszcze jest kwestia sił, które są równoważne, czyli równoważą się. To jest ta sytuacja, kiedy działamy z dwóch stron, powiedzmy z jednakową siłą, no wtedy te siły się równoważą. I ta kwestia jest ważna, ale to już nie chodzi o pierwszą zasadę dynamiki Newtona, chodzi o to, że takie coś się po prostu dzieje w naszej rzeczywistości. Sprawa jest prosta, nie działamy żadną siłą, wtedy nic się nie porusza. No i teraz, dlaczego znowu o tym mówię, dlaczego to jest tak ważne, żeby zrozumieć pewną rzecz. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie będę teraz rysował tego, bo to by było już naprawdę chyba totalnie zbędne, żebym rysował, przedstawiał. Wyobraźmy sobie pojemnik. W tym pojemniku nie znamy żadnych sił, nic nie działa, nie ma żadnych sił, nie ma żadnej grawitacji, nie ma niczego. Jest pojemnik. W tym pojemniku umieszczamy sobie jakiś obiekt. Wyobraźcie sobie ten obiekt na środku pojemnika. Co się stanie z tym obiektem, jeżeli nie będzie działała żadna siła? Nic się nie stanie, prawda? Gdzie go umieściliśmy, on tam się będzie znajdował. Co się stanie, jeżeli obok tego obiektu, w tym samym pojemniku, znajdzie się drugi obiekt? I ten drugi obiekt będzie na przykład miał inną gęstość niż ten pierwszy obiekt. Ale one będą obok siebie. Będą do siebie, powiedzmy, no nie wiem, przyczepione, bądź nawet nie, nieważne. Co się wtedy stanie? Oczywiście nic się nie stanie, ponieważ nadal nie działa jak żadna siła. Co się stanie, jeżeli umieścimy trzeci obiekt o różnej gęstości do tych dwóch i czwarty, piąty, szósty w różnym miejscu? Co się wtedy stanie? No nic się nie stanie, ponieważ nie działa żadna siła. I cokolwiek by teraz Newton nie wymyślił w swojej pierwszej zasadzie dynamiki, to nie jest istotne. Istotne jest to, że my teraz nie jesteśmy w stanie w żaden sposób w ramach tego eksperymentu myślowego sprawić, że cokolwiek się stanie z tymi obiektami, mimo że mają różne gęstości, dopóki nie zadziałamy jakąś siłą na ten obiekt,
na ten pojemnik albo na te obiekty. No i wyobrażacie sobie teraz taką sytuację, wyobraźcie sobie, że ja na ten pojemnik zadziałam ruchem. Użyję jakiejś siły i wprawię ten pojemnik w ruch. Powiedzmy z prawej strony. Mamy ten pojemnik, mamy w środku w nim obiekty o tych różnych gęstościach i ja wprawię ten pojemnik w ruch. Pchnę go. Co się wtedy stanie? No stanie się to, że ścianka tego pojemnika, którą ja pchnąłem, od tej strony zacznie napierać na te obiekty. Oczywiście, używając siły, stworzę jakieś przyspieszenie. Więc te obiekty zostaną przez tą ściankę pchane z jakimś przyspieszeniem. Więc te obiekty już nie będą ułożone tak, jak je umieściliśmy, gdzie żadna siła nie działała, tylko te obiekty zaczną się układać w taki sposób, od której strony działa ta siła, to ich gęstości będą układać się w jakimś porządku. Najprawdopodobniej ustawią się w takim porządku, że obiekt o największej gęstości będzie na samym dole. Dlaczego? Ponieważ nic nie jest w stanie przeniknąć przez ten obiekt, ponieważ on jest o największej gęstości, więc obiekt o mniejszej gęstości ustawi się zaraz przed nim. Patrzymy od tej strony pchnięcia, prawda? Pchamy od tej strony, mamy obiekt o największej gęstości, następny będzie obiekt o mniejszej gęstości, jeszcze mniejszej, jeszcze mniejszej, jeszcze mniejszej. Tak powstanie nam kolumna gęstości. Dlatego, że zadziałaliśmy jakąś siłą w konkretnym kierunku. Ta siła była z konkretnego kierunku w konkretnym kierunku. I w takim kierunku będziemy mieli ten porządek. Jeżeli natomiast od przeciwnego kierunku na ten pojemnik zadziałamy jakąkolwiek siłą, która przeciwstawi tą siłę, którą zadziałaliśmy od tej strony, to ta kolumna gęstości znowu będzie musiała się ustawić w innym porządku. W tym wypadku prawdopodobnie kolumna gęstości przestanie istnieć, jeżeli ta siła będzie równoważyć tą siłę, z którą zadziałaliśmy. Ta kolumna gęstości po prostu nie będzie miała powodu, żeby zachowywać jakiś porządek, skoro siły żadne na nią nie działają. To znaczy siły się równoważą, to tak jakby nie działały, ponieważ co? Ponieważ obiekt pozostaje w spoczynku, przestał się poruszać. Więc do tego, żeby istniała kolumna gęstości, żeby istniał jakikolwiek porządek, jest potrzebny ruch. A co za tym idzie? Jakieś przyspieszenie. A żeby w ogóle mówić o przyspieszeniu, musi zostać użyta jakaś siła. I choćbyśmy teraz, nie wiem co sobie o tym pomyśleli, no nie przeskoczymy tego. Tego zwykłego takiego, powiedzmy, eksperymentu myślowego. Pytanie, czy kolumna gęstości, którą możemy sobie sami stworzyć w domu, tak? Wlejmy sobie kilka płynów do pojemnika, no one się ustawią w jakimś porządku. Oczywiście zawsze ten porządek będzie prostopadły do powierzchni ziemi. Te warstwy będą ustawione w konkretnym porządku, w konkretnym kierunku. No i teraz, czy za to jest odpowiedzialna siła? Czy za to jest odpowiedzialne coś innego? Takie tak postawione pytanie, myślę, że wystarczy, żeby sobie po prostu już wyciągnąć odpowiednie wnioski. Nie? Ja nie chcę sprzedawać tutaj jakiejś konkretnej narracji, tylko po prostu chcę, żeby podejść do tego całkowicie obiektywnie. Próbować sobie to wytłumaczyć. Możemy oczywiście teraz powiedzieć tak. Wcale się tak nie dzieje. Wcale nie potrzebujemy żadnej siły. Wystarczy energia tajemna, magiczna, pchająca. No właśnie, o tym nie wspomniałem w tych alternatywach. Jeszcze może być kwestia tego, że coś pcha obiekty z góry, nie? No ale to wtedy balon z helem byłby wyjątkiem i na balon z helem by to nie zadziałało. Bo też może być tak, że obiekty spadają dlatego, że jakaś energia z góry działa i w ogóle. Tylko jak to zmierzyć? Co to jest? Nie? Dlaczego właśnie balon z helem unosi się, a na resztę obiektów to działa? Nie? Dlaczego miałoby tak być? Co to miałaby być za energia, za moc, za siła może od góry? Nie? Jakaś pchająca, która sprawia, że obiekty spadają. No to też zapomniałem o tym wspomnieć, a też takie coś się pojawia, że może coś takiego działa. Może tak, może nie, prawda? To jakaś kolejna alternatywa. Tylko teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co najbardziej z tego wszystkiego pasuje nam do tego, co widzimy w rzeczywistości, nie? Co nam najbardziej pasuje
co jesteśmy w stanie sobie sami udowodnić, co jesteśmy w stanie sobie zmierzyć, nie? Ja uważam osobiście, że nie da się uciec od tej siły, a jak ona się tam nazwie, nazwiemy ją, to już nie jest ważne. Od tego, co determinuje zachowanie ciał w taki, a nie w inny sposób, moim zdaniem nie da się uciec. Również uważam, że wyporność na przykład ciał jest też zdeterminowana przez ten czynnik, który determinuje spadanie ciał obiektów fizycznych posiadających jakąś tam masę. Ciężar jest też zdeterminowany. Ciężar w ogóle jest siłą. No ja uważam, że coś takiego się dzieje. Oczywiście, podsumowując, można stwierdzić tak. Nic takiego się nie odbywa. Wcale tak nie jest. Można mówić różne rzeczy, tylko to nie jest teraz ważne, co my sobie o tym myślimy. Ważne jest to, co możemy sobie sami sprawdzić i udowodnić. Wyczerpmy wszystkie możliwości, wszystkie za i przeciw i zobaczmy, z czym zostaniemy. Nie rzucajmy się tylko na coś, co zobaczyliśmy sobie gdzieś tam na YouTubie, że o, to na pewno takie coś się dzieje, to na pewno jakiś magnes nas pcha albo coś tam nas ciągnie i tak dalej, bo ktoś tam nagrał filmik, że być może, nie? Weźmy wszystkie za i przeciw. Przetestujmy swoje przemyślenia, rozważmy różne możliwości i z czym zostajemy. Być może jestem w wielkim błędzie, być może odleciałem, ale uważam, że ma to wszystko jakiś tam sens, prawda? Chyba więcej na ten temat nie jestem w stanie już nic powiedzieć. Ten film jest i tak wystarczająco długi, za długi nawet, ale uważam, że on taki powinien być. To wszystko można by było streścić pewnie w 10 minut. Ja wiem, sami dobrze wiecie, że to i tak by nie wystarczyło i prawdopodobnie ten film i jego długość i ilość wypowiedzianych przeze mnie tutaj rzeczy, to i tak za mało, bo będą tacy, którzy powiedzą po prostu nie. Nie i koniec. Będą tacy, którzy zatkają uszy, zamkną oczy i będą dalej swoje twierdzić. Nie ma problemu. Niech twierdzą, tylko znowu, rzeczywistość jest jaka jest. Ona ma gdzieś, co ty sobie o niej myślisz, co ty sobie twierdzisz. Ona działa w taki sposób, w jaki działa i te wszystkie prawa, które obserwujemy, natury, prawa fizyki, są takie, jakie są. To teraz kwestia taka, czy my odpowiednio potrafimy je zinterpretować, czy ta nasza interpretacja jest poprawna. Forma tego filmu po pierwsze jest nudna, po drugie jest na poziomie takim bardzo szczegółowym, podstawowym bym powiedział. I specjalnie chciałem, żeby taka była. I powiem wam jeszcze coś. I teraz nie potraktujcie tego jako kpinę, czy tam sarkazm, ale całkowicie poważnie to potraktujcie. Przed publikacją tego filmu mam zamiar dać go do obejrzenia mojej córce, która ma 12 lat. Jeżeli ona zrozumie to, co w prosty sposób zostało powiedziane przeze mnie w tym filmie, to na pewno zrozumie go każdy inny oglądający, prawda? Nie traktujcie tego złośliwie. Po prostu niech będzie to wszystko naprawdę zrozumiałe dla każdego, nawet dla dziecka. No i myślę, że to tyle. Nic więcej na ten temat nie wymyślę, a nie chcę się zapętlać, bo prawdopodobnie i tak w tym filmie zrobiłem to wiele razy. Wybaczcie. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.